Poranek Radia Tok FM. Proszę Państwa, Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości. Dawno tu Pana nie było. Witam serdecznie, rzeczywiście, Panie redaktorze. Dawno mnie Pan nie zapraszał. No, spuśćmy zasłonę miłosierdzia. Jak to tam w gruncie rzeczy było? Dość, że dzisiaj mamy dobry też powód do porozmawiania, dlatego że sędziowie zapowiadają, podaje Radio Tok FM, to chyba mu wierzymy, wydobyło tę... Pan na pewno, ale ja akurat w tej sprawie też nie mam wątpliwości, że Tok FM podaje prawdę. Ta prawda dotyczy tego, że sędziowie chcą z masowanej akcji składać pozwy przeciwko zamrożeniom emerytur, czyli takiemu małemu zamachowi, właśnie zamaszkowi na przyszłe dochody sędziów grupy stosunkowo uprzywilejowanej. Znaczy jedno sprostowanie, nie zamrożeniu emerytur, tylko zamrożeniu zarobków. Rzeczywiście takie zamrożenie ten projekt deficytu przewiduje i oczywiście każda grupa zawodowa ma prawo walczyć o podwyżki, o swoje rozmaite socjalne przywileje, bo w przypadku sędziów możemy mówić także o przywilejach. No jest pytanie tylko, czy w tym przypadku sędziowie nie zapłacą zbyt wysokiej pozafinansowej ceny, dlatego że dzisiaj postrzegani są jako zawód zaufania społecznego, całkiem słusznie zresztą. To bardzo wybitnie wykształcona i o wysokich standardach etycznych grupa zawodowa. No ale w momencie, gdy w tak bezpardonowy sposób będą walczyć o swoje wynagrodzenia, to zapewne będzie też tak, jak to już zabrzmiało w pańskich słowach, że społeczeństwo się zacznie przyglądać ich zarobkom, ich przywilejom emerytalnym. Nie wiem, czy to jest rozwiązanie rozsądne z punktu widzenia takich interesów ekonomicznych sędziów. A pan minister uważa, że sędziowie dobrze zarabiają? To jest pytanie oczywiście, co to znaczy dobrze. Po pierwsze, mnie bulwersuje to, że sędziowie zarabiają wszędzie w Polsce tak samo, podczas gdy jest blisko 100 sądów, w których wpływ spraw, czyli obciążenie na sędziego jest o ponad 3/4 mniejsze od średniej, a na przykład w sądach warszawskich sędziowie są dramatycznie przeciążeni pracą. Jest jeden, moim zdaniem, taki najuczciwszy miernik zarobków, to jest porównanie do średniej krajowej. I jak wziąć pod uwagę zarobki polskich sędziów w zestawieniu do średniej krajowej, no to oni zarabiają więcej niż sędziowie niemieccy. Ale oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że oczekiwania płacowe w środowisku sędziowskim są duże i po części uzasadnione, z tym, że trzeba też pamiętać o tym, że sędziowie mają no, tę formę dodatkowej gratyfikacji za swoją pracę, jakim jest stan spoczynku, czyli możliwość pobierania emerytury w wysokości 75%. Żadna inna grupa zawodowa poza prokuratorami z takiego rozwiązania nie może się cieszyć. A jakie jest uzasadnienie tego przepisu, który zachęca sędziów do w gruncie rzeczy przechodzenia na emeryturę w sile wieku? Nie, to akurat w przypadku sędziów nie ma takiej możliwości. Owszem, jest przepis, który nie ukrywam, że będę chciał zlikwidować. Możliwość przejścia w stan spoczynku, to nie jest właśnie emerytura, tylko ten tak zwany stan spoczynku. W przypadku pań sędziów po ukończeniu 55 roku życia i przepracowaniu 25 lat, w przypadku panów 60 i 30. To jest moim zdaniem rozwiązanie nieuzasadnione. Natomiast dzisiaj wszyscy sędziowie zasadniczo przechodzą w stan spoczynku po ukończeniu panowie 65 roku życia, przy czym jest możliwość wydłużania czasu pracy i muszę powiedzieć, że wyraźna większość sędziów z tego korzysta, więc sędziowie nie chcą przechodzić wcześniej na emerytury i moim zdaniem to bardzo dobrze świadczy o tej grupie zawodowej. Każdy minister ma taką pokusę, żeby być wyrazicielem tej branży, czy tego sektora, który akurat mu przypadł w udziale. Minister cukrownictwa o cukrowników by się chciał troszczyć, a minister sprawiedliwości o sędziów i prokuratorów. Czy jednak nie jest tak, że jesteście przede wszystkim reprezentantami społeczeństwa? Społeczeństwo teraz definiuje, otwieram puszkę Pandory, definiuje zasadnicze zadanie rządu w ten sposób. Wyciągnąć od każdego, kto pracuje w Polsce, jak najwięcej, żeby ratować budżet. Teraz i w przyszłości. Po to premier Tusk powołał na stanowisko ministra sprawiedliwości nieprawnika, aby ten nieprawnik reprezentował w swoim resorcie właśnie punkt widzenia
i dobrze rozumiane interesy całego społeczeństwa, a nie jednej grupy zawodowej. Myślę, że jak się przyjrzeć temu, co robimy od 3 miesięcy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to chyba uczciwie mogę powiedzieć, że kierujemy się konsekwentnie pojętą racją stanu, czy tym, co nazywane jest dobrem wspólnym, a nie jakimiś interesami partykularnymi. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwania społeczne wobec rządu, one są zróżnicowane. Są tacy, którzy uważają, że na przykład powołaniem rządu, tego konkretnego rządu, jest podniesienie wieku emerytalnego, zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ja zresztą też tak myślę, już w tamtej kadencji domagałem się podjęcia takich, czy postulowałem podjęcie takich reform. No ale są też tacy, którzy uważają, że powinniśmy równać do Grecji i hulaj dusza, piekła nie ma. Jeżeli sędziowie wykażą determinację i będą walczyli jak lwy o swoje zarobki, bo będą porównywali nie ze średnią płacą w Polsce, ale z tymi dochodami niemieckich sędziów, i jak tylko sobie porównają, to nabiorą ochoty do nieustannej walki, wygrają? Tego nie wiem. Tutaj na pewnym paradoksem będzie to, że sędziami w tej sprawie będą sami sędziowie. To jest moralnie, myślę, że dosyć dwuznaczna sytuacja. Wydaje mi się, że uczciwsze jest inne rozwiązanie, to, na które się zdecydował prezes Sądu Najwyższego, który po prostu zaskarżył rozstrzygnięcia budżetowe, to zamrożenie wynagrodzeń sędziów, zamrożenie na rok, dodam. Zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. No, tam też są sędziowie, co prawda, ale niech Trybunał Konstytucyjny, a nie sądy pracy, rozstrzyga, czy my mieliśmy prawo zamrozić zarobki sędziów, czy nie. Swoją drogą, no, wydaje mi się to dosyć szczególnym pomysłem, że istnieje grupa zawodowa, co do której zarobki mają rosnąć w nieskończoność, bo tak można by zrozumieć logikę tych pozwów. No, w nieskończoność, aż rozumiemy, aż do końca życia, to jednak nie aż tak niesłychanie długo, tak, nie trwa wypadku ale pojedynczego sędziego. Czy pan redaktor wyobraża sobie, że pańscy pracodawcy z Radia Tok FM, bądź inni pracodawcy, nie mogli mieć prawa zamrożenia panu zarobków, że pan będzie miał zagwarantowany do końca pracy systematyczny wzrost zarobków? Trzeba stać twardo na nogach. Pewien zdroworozsądkowy realizm życiowy wymaga tego, żeby szukać rozwiązań, które są no, z jednej strony wychodzą naprzeciw uzasadnionym oczekiwaniom rozmaitych grup zawodowych, w tym sędziów i prokuratorów, dodam, bo z nimi jest ten sam problem zamrożenia i protestów. Ale z drugiej strony no, nie możemy rozbijać budżetu. Jest sytuacja gospodarcza w Polsce jeszcze ciągle niezła. Mam nadzieję, że przez cały czas uda nam się konsekwentnie przeciwstawiać rozprzestrzenieniu się na Polskę kryzysu światowego, ale poza granicami Polski to jest bardzo głęboki kryzys. Nie czułby się pan pewniej, gdyby za plecami miał pan sukces rządu w sprawie leków refundowanych? Bo na razie odnosimy takie wrażenie, że jak protest jest rozległy i dobrze przeprowadzony, to zawsze przynosi korzystny z punktu widzenia protestujących skutek. Oczywiście, że czułbym się pewniej. Mam nadzieję, że rozmaite plany reformatorskie rządu, a to jest bardzo reformatorsko nastawiony rząd, jestem dumny, że jestem jego członkiem, ale te plany napotkają zapewne na tym większe opory, im większe były ustępstwa w sprawie refundacji leków. Natomiast chcę też powiedzieć jasno, że na pewno rządowi determinacji do przeprowadzania tych reform nie zabraknie. Proszę przyglądać się temu, co się w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Możecie państwo, zwracam się do słuchaczy, być przekonani, że te zmiany, na które często oczekiwaliście od lat, one się rozpoczną, będą konsekwentnie przeprowadzane. A nie boi się pan, że jak podnosi pan poprzeczkę oczekiwań wobec swojego resortu, to zapłaci pan za to gorzką cenę? Nawet jeżeli coś ulegnie ulepszeniu i sprawy staną się trochę krótsze w rozpatrywaniu i zamiast 6 miesięcy będziemy mieli 5,5, nikt tego nie doceni? Mówię jasno. Naszym celem jest doprowadzenie do dereglamentacji 200 kilkudziesięciu zawodów, czyli dostępu do 200 kilkudziesięciu zawodów, gdzie dzisiaj młodzi ludzie mają
mają ogromne kłopoty z rozpoczęciem kariery zawodowej, bo blokują im ten start i blokują im możliwość swobodnej konkurencji, rozmaite przywileje i ograniczenia tych, którzy już pracują. Po drugie, chcemy w krótkim czasie doprowadzić do uproszczenia prawa gospodarczego i do szerokiej depenalizacji działalności gospodarczej. Mówiąc wprost, chcemy poszerzyć wolność gospodarczą. No i wreszcie trzecia rzecz. My konsekwentnie będziemy działać na rzecz usprawnienia sądów, reorganizacja sądów, czyli połączenie grupy nieco ponad 100 sądów najmniejszych z większymi sądami po to, żeby osiągnąć efekt elastycznego wykorzystywania kadr sędziowskich. No to jest tylko pierwszy krok w kierunku usprawniania sądownictwa. Wszystkie moje działania prowadziły do jednego celu. Pacjent ze swoimi prawami stał się podmiotem opieki zdrowotnej. To cieszy, kiedy już dzisiaj większość pacjentów wie, jakie ma prawa i konsekwentnie z nich korzysta. Ewa Kopacz była minister zdrowia. Nie jest to taki podręcznikowy przykład, że opowiadamy, że będzie lepiej. Może i jest trochę inaczej, ale ludzie są rozwścieczeni. Lepiej było nie zapowiadać, że będzie lepiej. Nie robicie jako cała platforma, nie popełniacie ciągle tego błędu. Aspiracje, ambicje, nadzieje, zapowiedzi. No, potem wyszło jak wyszło, straty w sondażach. Skoro na początku nowej kadencji musieliśmy nowelizować ustawę o refundacji leków, to oczywiście już samo to jest tym dowodem, że nie mogła ta ustawa od początku przynieść efektów w pełni pozytywnych, ale jestem przekonany, że tutaj przełom się dokonał. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy, o których ja mówiłem przed chwilą, no, panie redaktorze, proszę mnie trzymać za słowo. Przełom lutego i marca. Te projekty, o których powiedziałem, będą położone na stół, będą poddane konsultacjom społecznym, konsultacjom międzyresortowym. Konsultacjom społecznym. A jak pan to zrobił? Bo jak pan wie, teraz jest wielka moda, żeby mówić, że rząd Platformy, uwaga, obywatelski, nie potrafi się z obywatelami dogadać. A to ja mogę powiedzieć, jakie konsultacje przeprowadziliśmy już do tej pory, jeżeli chodzi o reorganizację sądów. Ja się spotkałem z 500 samorządowcami z całej Polski. To była seria bodajże 7 spotkań w podgrupach, rzecz jasna, bo zapraszać 500 osób na raz to byłoby bez sensu. Przeprowadziliśmy cały szereg rozmów indywidualnych, ja i moi współpracownicy. Przeanalizowaliśmy około 5000 protestów czy postulatów zmierzających do tego, żeby w inny sposób tę reformę przeprowadzić. Skonsultowaliśmy wszystkich prezesów sądów apelacyjnych, wszystkich prezesów sądów okręgowych. Ja sam spotkałem się z klubami Platformy oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Złożyłem zresztą ofertę takiego samego spotkania klubom opozycyjnym. Na razie spotkałem się z szefami wszystkich klubów opozycyjnych. No, czy to jest niewystarczająca konsultacja społeczna? Co jeszcze mogę zrobić? Jeżeli pan redaktor mi podsunie pomysły, naprawdę spróbuję je zmieścić w swoim kalendarzu. Nie, gdyby się panu udało dobrze wszystko skonsultować, to będzie pan tym ministrem, któremu to się udało. Ja mam świadomość, że ile by tych konsultacji nie było, to pozostaną niezadowoleni, dlatego że to są rozwiązania, które uderzają w z jednej strony uzasadnione poczucie prestiżu rozmaitych i potrzebę prestiżu rozmaitych społeczności lokalnych, z drugiej strony uderzają w splot rozmaitych też interesów lokalnych, więc nie mam złudzeń. Ta decyzja będzie kontestowana na wiele sposobów. Staramy się tylko przeprowadzić ją w sposób maksymalnie odpowiedzialny i maksymalnie uczciwy. Nie skończy się tym, że na specjalnym spotkaniu u premiera spotkają się ci wszyscy, którzy będą biadoli, że Gowin z nimi nie skonsultował. Bo na razie jest taki jakiś scenariusz, że jedyną osobą w Polsce, która potrafi rozmawiać z ludźmi, jest pan premier. Przypomina mi to Gierka. W tych wszystkich działaniach uwalniających polską gospodarkę od nadmiaru regulacji, czy we wszystkich działaniach zmierzających do usprawnienia sądownictwa, jak do tej pory mam 100% poparcie premiera. To są takie banialuki, które opowiadano w przeszłości, że premier wiąże ręce ministrom, że premier hamuje reformatorskie zapędy. Mamy
całkowicie wolne ręce i to od nas, ministrów, zależy to, w jakim zakresie, w jakim tempie będziemy przeprowadzać te dobre zmiany, których duża część polskiej opinii publicznej od nas oczekuje. To jest tak ładne zdanie na koniec rozmowy, że po prostu nie wymyślajmy już lepszego. Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, Platforma Obywatelska.